Zanim warsztatowa rewolucja dobiegnie końca, konieczne było uzupełnienie wyposażenia warsztatu. Brakowało nam testera diagnostycznego. Oprócz tego brakowało nam też urządzenia do geometrii, które jest bardzo ważne, ponieważ po naprawach zawieszenia ciężko było klientów odsyłać, żeby gdzieś jechali sobie na geometrię. Dzięki temu możemy wykonywać kompleksowo naprawy zawieszeń. Czy dziś warsztat może w ogóle funkcjonować bez testera diagnostycznego? Dzisiaj samochody są na tyle skomplikowane, mają tak dużo elektroniki, żeby skomunikować się z tą elektroniką, poznać, czy wszystko jest w porządku, czy wszystkie czujniki pracują jak trzeba, czy dokonać jakiejkolwiek regulacji, trzeba się skomunikować z elektroniką, a do tego potrzebny jest tester. W niektórych samochodach nie da się już nic zrobić bez wcześniejszego uruchomienia testera. Wadą największą tego testera było to, że wymagał laptopa i czasami ciężko było jednocześnie jeździć samochodem i obserwować wartości rzeczywiste. No, oprócz tego w laptopie często były problemy z jakąś baterią, z jakimś zawieszaniem się systemu i takimi rzeczami. No jest to kosztowne narzędzie, ale nieodzowne, niezbędne. Dzięki niemu daje się również zarobić dodatkowe pieniądze. Klient zgłasza jakąś usterkę, rozwiązujemy to, mając urządzenie diagnostyczne możemy odkryć inne wady w samochodzie i dzięki temu zaproponować nową naprawę albo po prostu wyjść klientowi naprzeciw i zrobić mu to wcześniej. Na testerze i geometrii nie kończy się lista inwestycji profesjonalnego warsztatu. Wielu warsztatowców na przykład myśli, że jeżeli ma jeden tester diagnostyczny, to całkowicie wystarcza. Zwykle niestety tak nie jest i trzeba mieć trochę więcej sprzętu, który pomoże nam obsłużyć wszystkie marki. Ale jest również bardzo wiele drobnych urządzeń, typu urządzenia do badania płynu hamulcowego, do badania jego stanu, zużycia, do wymiany tego płynu hamulcowego, które znacznie przyspieszają tę operację i skracają czas, do wymiany płynu chłodniczego, też właściwie urządzenie w bardzo niewielu warsztatach, a jednak bardzo potrzebne. Dzięki przemianom, które zaszły w czasie warsztatowej rewolucji, warsztat Tomar mógł zostać przyjęty do sieci OK Service. To oznaczało zmianę wyglądu budynku. Po przystąpieniu do sieci OK Service na budynku pojawiła się nowa wizualizacja. Jest też reklama świetlna, którą widać doskonale z ulicy. Na budynku mamy również zakres usług, które świadczymy. Klient, który wjeżdża, od razu może sobie przeczytać, czym się zajmujemy. Myślę, że to wpłynie na to, że więcej nowych klientów zobaczy nasz serwis z ulicy, przejeżdżając tędy. Cały pakiet startowy, który otrzymuje warsztat w momencie wejścia do sieci, może być w dużej mierze modyfikowany. Nie chcemy przekazywać w tych pakietach elementów, które są czasami zbędne dla niektórych warsztatów. Wymagamy tego, żeby były tam wyeksponowane logotypy sieci OK Service. Warsztat może w dużym zakresie modyfikować ten pakiet wspólnie z regionalnym opiekunem sieci, z którym ustala warunki umowy OK Service. Inaczej wygląda teraz także sama procedura przyjęcia samochodu do warsztatu. Po przystąpieniu do sieci OK Service zmieniły się u nas standardy obsługi klienta. Między innymi wprowadziliśmy program do obsługi serwisu, w którym wystawiamy zlecenia, naprawy. Wykonujemy na nim również kosztorysy naprawy. Wszystkie te dokumenty potrzebne są do tego, żeby również prowadzić archiwizację, taką bazę danych klientów i historię napraw, która też ułatwi nam rozpatrywanie reklamacji, gdyby takowe były. Wcześniej mieliśmy problem z tym, że nie mieliśmy bazy danych klientów. Ciężko nam było, klienci nie wszyscy prowadzą również książki serwisowe, ciężko nam było ustalić, co w danym samochodzie było już naprawiane, co nie, co należałoby zrobić. W tej chwili możemy kontrolować to, co w danym samochodzie trzeba zrobić przy danym przebiegu. Takie rzeczy jak rozrząd czy wymiana oleju, to my wiemy, kiedy należy to zrobić, jeśli samochód dany do nas trafi. Sieć OK Service jest, można powiedzieć, przeżyła swój renesans, przeżywa swoją drugą młodość. Unowocześniliśmy bardzo tą formę współpracy, pracujemy nad nowoczesnymi narzędziami marketingowymi. Czy uważamy obecny OK Service jako dzieło skończone? Zdecydowanie nie. Chcemy je dalej rozwijać, widzimy zmieniający się rynek, chcemy przygotowywać warsztaty, które współpracują z nami na te zmiany, które przyjdą jutro, pojutrze, za 5 lat. Ostatnim etapem było wyjście do klientów. W promocję warsztatu Tomar zaangażowany był także zespół sieci OK Service.